Jezus Maruszeńki leży wśród stajenki, płacze z zimna, nie dała mu matula sukienki. Płacze z zimna, nie dała mu matula sukienki. Bo u Boga była rąbek z głowy. Pierwszą grudniową sobotę w Europejskim Centrum Artystycznym imienia Fryderyka Chopina w Sannikach odbył się świąteczny koncert Świąteczne Show z udziałem artysty Roberta Rozmusa oraz tradycyjny na pierwszym piętrze pałacu również świąteczna wystawa pod zimowym tytułem Pędzlem po śniegu autorstwa Agnieszki Sapińskiej, która maluje trzymając pędzel ustami. A jak dokładnie prezentował się program w tym dniu? Program przede wszystkim kolędowy, ale i karnawałowy potrosze, dlatego że zaprosiliśmy Roberta Rozmusa, który znany jest wszystkim telewidzom, myślę, z wielu repertuarów, a przede wszystkim tych szlagierów, które są w jego wykonaniu wielkimi przebojami. Dzisiaj zaprezentowaliśmy wernisaż prac malarskich pani Agnieszki Sapińskiej, Pędzlem malowany, tytuł wystawy. Wystawa niezwykła, dlatego że sama autor prac niezwykła, ponieważ maluje ustami. Należy do stowarzyszenia Amun i jest sama w sobie osobą niezwykłą. Mówi, że uwielbia malować kwiaty, choć na dzisiejszą wystawę, naszą wystawę przedświąteczną, przygotowała prace związane ze świętami. Koncert świąteczno-karnawałowy zachwycił sannickich gości. Występ składał się z dwóch części. W pierwszej Robert Rozmus wraz z pianistą Piotrem Kubiakiem oraz wokalistką Aleksandrą Zabłocką zaśpiewali najbardziej znane polskie kolędy. W drugiej zaś hity karnawałowe. Robert Rozmus nazywany jest królem musicalu za sprawą ról w takich produkcjach jak Chicago, Kwiaty we włosach czy Miss Saigon. To świetny aktor teatralny, filmowy i showman. W Europejskim Centrum Artystycznym imienia Fryderyka Chopina zaśpiewał kolędy w swojej aranżacji. Natomiast hity karnawałowe wprowadziły publiczność w energetyczny, sylwestrowy nastrój. Wraz z zespołem zaprezentował wiązankę utworów Krzysztofa Krawczyka, legendarne utwory Andrzeja Korzyńskiego, Mówili na nią słońce oraz Boski Rosie, czy Suzana, Lady Karnawal i Dziewczyna o perłowych włosach. A gdyby sąsiad w audiotele wygrał kwiata, to się mu ukradnie szybko krata. Bo rodzina to numer uno, więc gdyby coś to prosto warto kuma, no chyba kumasz, bo ja załatwię ci to. Bo ja jestem Corleone, na palcu mam pierścionę i choćby mnie zmuszano, mówię piano, tylko piano. Lulajże, lulaj, a ty go matulu w płaczu utulaj. Państwo sami. Zaproponowałem kilka kolęd, zaśpiewaliśmy w zasadzie razem te piosenki, te kolędy, bo to są takie najpiękniejsze kolędy świata, wszystkim doskonale znane, ale ja super byłem naprawdę zbudowany, że publiczność tutaj nie tylko po jednej zwroteczce śpiewała, po jednym refrenie, tylko no, całe kolędy. Przecież tych zwrotek tam jest multum i wszyscy śpiewali i byłem naprawdę zauroczony tym, że no ja nie będę tak szpanował, że ja wszystkie kolędy świata znam i wszystkie zwrotki, bo jest tego trochę.
ale to było bardzo fajne, to było super i taki się klimat naprawdę świąteczny, taka atmosfera się zrobiła świąteczna. A potem druga część to, to takie piosenki, które raczej wiążą się z okresem już takim rozrywkowym, czyli karnawałowym, czyli sylwestrowe takie klimaty, które troszeczkę do zakołysania, trochę do tańca, trochę do takiego śpiewania i takiego no czucia fajnej atmosfery i bycia razem, radości z tego, że jesteśmy tu i teraz i fajnie sobie można pobawić się, pośpiewać. Artysta rozbawił i rozśpiewał całą publiczność. Goście chętnie śpiewali z Robertem Rozmusem znane utwory. Występ zakończył się dwukrotnym bisem na scenie, gdzie artysta najpierw zaśpiewał piosenkę z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego, a potem słynny włoski utwór w polskiej wersji. Showman doskonale łączy dwie pasje – aktorstwo i śpiew. Tak sobie od lat myślę, czy ja bardziej wolę aktorstwo czy estradę. Nie wiem, nie, do tej pory zgłębiam ten temat i nie potrafię sobie jednoznacznie odpowiedzieć, bo pewnie i jedno i drugie lubię z taką samą intensywnością. Trojaczki cudowne mamy, a jeden malec ma na imię Zdzich. Wszystkie podobne są do Joanny, a do mnie jakoś żadne z nich. O, daj mi więc Joanna szansy ciebie, Joanna tym choć pół, Joanna. Po koncercie tradycyjnie na piętrze pałacu w Sanikach odbyła się wystawa autorstwa Agnieszki Sapińskiej pod tytułem Pędzlem po śniegu. Malarka maluje trzymając pędzel ustami, lubuje się w olejach, a kocha malować kwiaty i ludzi. Od 1998 roku należy do Światowego Związku Artystów Malujących Ustami i Nogami w Księstwie Liechtenstein i od tego czasu ściśle współpracuje z wydawnictwem Moon. Wystawę można podziwiać w Pałacu Sannickim do 30 stycznia 2020 roku. A co przedstawia wystawa i skąd malarka czerpała inspirację? Ogólnie przedstawiała temat świąteczny zimowy. Takie dzieło wymaganie, że zdobyła obrazy zimowe. To są obrazy z kilku lat zbierane. Także inspiracja była już kilkuletnia, bo to nie są nowe wszystkie. Ja ogólnie zimy nie lubię, jako parzynku. Nie mam takiego jakiegoś swojego wydanego. Skromne jest to. Goście prócz koncertu i wystawy świątecznej mogli również podziwiać w sali konferencyjnej i lustrzanej wystawę fotograficzną Stowarzyszenia na rzecz Fotografii Humanistycznej Fotohumanum. Liczne fotografie prezentują, jak w ciągu roku zmienia się Pałac Sannicki i jego otoczenie. Od roku ja to żaden mąż, więc w happy end sprawa wystrojona, a ja w szczęście nie wierzę wciąż. Nawet trojaczki cudowne mamy, a jeden malec ma na imię Zdzich. Wszystkie podobne są do Joanny. Przybyli liczni goście do Europejskiego Centrum Artystycznego imienia Fryderyka Chopina w Sannikach, byli niezwykle zainteresowani i zachwyceni koncertem Roberta Rozmusa wraz z zespołem oraz wystawą malarską Agnieszki Sapińskiej. Bardzo mi się podobał występ Roberta Rozmusa, tym bardziej, że repertuar był stosowny do mojego wieku. Cofnąłem się momentami 20, 30, a już nie powiem, że dłużej. Piosenki były ekstra parodiowane. Najwyższa klasa artystyczna. Myślę, że no, takie występy w Sannikach to normalna sprawa. Wszystko na najwyższym poziomie. Rozczuliłem się nad... Mówi na nią słońce. No i Omegi, parodia, to już było mistrzostwo. Więcej informacji na temat wydarzeń organizowanych w pałacu znajdziecie Państwo na stronie internetowej Europejskiego Centrum Artystycznego imienia Fryderyka Chopina w Sannikach. A tymczasem zostawiamy Państwa z koncertem świątecznym w wydaniu Roberta Rozmusa. Do szopy, drodzy Państwo. Do szopy, hej pasterze. Do szopy, bo tam cud. Syn Boży w żłobie leży, by zbawić ludzki ród. Śpiewajcie, aniołowie, pasterze, graj.
kłaniajcie chmur, kłaniajcie się królowie, nie zbudźcież go ze snu. Państwo, śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie chmur, kłaniajcie się królowie, nie zbudźcie go ze snu. A dni my na kolana, to dziecię, to nasz Bóg. Witajmy swego Pana, wdzięczności złóżmy dług. Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie chmur.